dzień nauczyciela. Czas radości i wesela. Dziś składają wam uczniowie życzeń moc wiązanej moja. Niech wam los łaskawie sprzyja. Niech wasz szczęście nie omija. Niechaj głupstwa was nie smucą. Niech wam gwiazdy do snu nucą. Niechaj świat się do was śmieje. Niech wiatr w oczy wam nie wieje. Niechaj was omija grypka. Wiernie służy złote rybki. Mądrych uczniów cne gromady wygrywają olimpiady. Czerpcie zdrowiu, obfitości, całej fury cierpliwości. Aby znosić bez paniki nasze psoty i wybryki. Niech pedagogiczne ciało ku sukcesom kroczy śmiało. A pedagogiczna dusza niech umysły nam rozrusza. Tego dziś wiązanej mowie wszyscy życzą wam uczniowie. Życzenia oraz relaks dźwiękowy. To jest nasz zestaw upominkowy, którym wyrazić można wiele wdzięczności dla was, nauczyciele. Niechaj więc skromny rytm muzyki zagłuszą dzikie wrzaski i krzyki. Niech was harmonia dźwięków przenika. Od święty ranek października. Człowieka, czyli najdoskonalszy komputer świata w dwóch wersjach. Pięknej i eleganckiej oraz brzydkiej i mniej eleganckiej. Niestety pierwsi ludzie niezbyt długo się cieszyli rajską szczęśliwością, ponieważ wścibska natura Ewy wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Kobieta najadła się niewłaściwych jabłek, a w dodatku do niebezpiecznego obżarstwa namówiła Adama. W efekcie Pan Bóg pozbył się obu, jak się okazało, wybrakowanych egzemplarzy doskonałego ponoć komputera. Winowajcą zaproponował. A może zajęlibyście się jakąś pożyteczną pracą na ziemi i ją zatrudnili? Niedługo po opuszczeniu raju Adam i Ewa zostali szczęśliwymi rodzicami. Jak wielkie spotkało ich szczęście, mieli się przekonać już wkrótce. I tak upływała pierwszym rodzicom wieczorej poranki. Dzień pierwszy, drugi, trzeci i następny. Niestety nic nie wróżyło zmian na lepsze. Bóg widząc, że jego stworzenie nie jest zbyt dobre, ale wygląda na mocno niedopracowane, postanowił dokonać koniecznej korekty. W
tym celu zerwał z drzewa poznania dobrego i złego gałązkę i tchnął w nią życie. W ten sposób narodził się nauczyciel. Bóg zwrócił się do niego tymi słowy. Nauczycielu, natychmiast udaj się na ziemię. Zrób porządek z nami Adama i Ewę. Wcześniej jednak zapoznaj się z obowiązującym cię dekalogiem. Kochaj ucznia każdego jak siebie samego. Cierpliwy bądź stale do tego dąż wytrwale. Bądź miły i sympatyczny, otrzymasz od uczniów kwiatek śliczny. Dziel się swoją mądrością z dużą częstotliwością. Zbyt pomału się nie obrażaj i do uczniów się nie zrażaj. Naucz się wybaczać, a do problemu nie wracać. Wydur jego uczeniu to głowę zawracanie. Bądź wyrozumiały, staniesz się doskonały. Bądź sprawiedliwy, a nigdy leniwy. Dzięki wytrwałości doprowadzisz uczniów do szczęśliwości. Pewnego słonecznego popołudnia Kain pozbawił Abla życia. Bóg się rozgniewał na nauczyciela, który nie był w stanie temu zapobiec i za karę przeniósł go w piekielne czeluści. Nauczyciel od razu zabrał się za wychowanie diabelskich dzieci. A że posiadał już pewne doświadczenie, szło mu doskonale. Gdzie ja pełnię, może tam nauczyciela pośle.